Uwaga, uwaga. Patrzcie, co tutaj nam przyszło. Widać wśród użytkowników Garrett Electronics. Uwaga, uwaga. Mamy tutaj takie dwa. Uwaga, zegarki, które zaraz. Jagoda ma czkawkę, które zaraz otworzymy. Patrzcie, musimy się nacieszyć tym pięknym zapakowaniem. I o, dobra. Odkładam jagódkę i otwieramy, bo już normalnie nie mogę się doczekać. Jeden jest dla Szymona, dziecięcy, a jeden jest dla mnie. Także zaraz otwieramy. Są to zegarki z firmy Garrett, które dostaliśmy w ramach współpracy. I co? Dobra, zaraz otwieramy, bo ja tu już normalnie. Już, o, ekscytacja bierze górę. Dobra, lecimy. Dobra, mamy już dzisiaj następny dzień, ale wczoraj nie zdążyłam tego otworzyć. Także otwieramy dzisiaj. Najpierw. Dobra, może najpierw ten Szymona otworzymy? Czy który? Dobra, ten chyba będzie prościej otworzyć. To tak, jeden jest dla Szymona. Wzięliśmy mu na prezent na święta. I on Sam jeszcze sobie go. wybrał. No, sam sobie wybrał, no tak, tylko go jeszcze na żywo nie widział. Powiedz, że mu wkręciliśmy, że jest różowy na Tak, środku. i wkręciliśmy mu ogólnie, że jest różowy, że przyszedł taki jak tutaj. I chyba w to uwierzył, więc ja teraz tu otworzę. Mam nadzieję, że nie będzie tego filmu oglądał i dostanie go dopiero pod choinką. Także dziękujemy firmie Garrett w ogóle za te zegarki, naprawdę. Bo wybraliśmy sobie zegar. Jagoda, serio? I tutaj ja sobie wzięłam też zegareczek. Jako, że ja w sumie nie mam zegarka, Łukasz ma zegarka. Co? Szybko, dobra, idę już na dół. Ty tu jesteś agent. Dobra. I tak, otwieramy. Tutaj jest. No nie idź z nią na dwór! Przecież nie jest zimno. Jest turbo zimno, no. No weź, nie ma. Ty tu jesteś agent. Dobra, Nie działa. otwieramy. Kurczę, ja tego nie mogę otworzyć. A, bo to tak jest! O, ja cię kręciołek. Dobra, już wygląda turbo mega ładnie. Zobaczymy go tutaj. Uwaga, uwaga. Idealny na prezent pod choinkę, więc ja sobie już sprawiłam prezent pod choinkę. Jako, że Łukasz mi nie chciał sprawić, to firma Garrett się tym zajęła. Patrzcie, jaki piękny. To jest ogólnie sportowy zegarek. Ale śliczny. O mój Boże. Patrzcie, taki o ładny. Sam raz mówię na święta. I jakby co, z kodem RANCHO20 macie 20% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty Garrett właśnie. Tutaj możecie sobie wejść na stronę internetową garrett.pl i zobaczyć, tutaj mają bardzo duży wybór. Uwaga, Do zdejmujemy. końca lutego, nie? Tak, i kod trwa do końca lutego, więc radzę się śpieszyć w ogóle im na święta. Prezent, tym lepiej. O, tutaj muszę zmyć, bo klej został, ale o, tak wygląda. A weź odpal, zobacz, czy działa w ogóle. No dobra, odpalamy. Uwaga, uwaga. Nie wiem, jak to się odpala, chyba tak. Tak to się odpala? Się klika, czy jak? Jeśli nie znam na tym za bardzo. A jest tam ładowarka do tego? Ej, on musi się chyba naładować, co? No jest ładowarka, na pewno jest ładowarka, także zobaczymy. Tutaj o. Pamiętajcie, o Rancho 20 możecie sobie sprawić, takie piękne te. Czaj, że to jest jakiś. Pokaż. Jest ładowarka? To jest ładowarka? Ej, jest ładowarka! Mamy ładowarkę do telefonu. Do telefonu! Zepsuty. Ty sam jesteś zepsuty, pokaż. Trzeba go naładować pewnie. Tak, trzeba go naładować, także zaraz go naładujemy. Jak go się ładuje tutaj? To jest ta indukcja, czy jak to się nazywa? No, indukcja. No pewnie. A nie, jest ładowareczka, także zaraz go naładuję i pokażę dalej. Na razie go tutaj położę. I teraz czas na zegarek Szymona. Ej, patrzcie, co my tu mamy. O, coś tutaj zobaczyłam. Mamy ciasteczko, jakiegoś czekoladkę. Także zobaczymy, co tam. I Aha, to teraz. tu już została, ej. Uwaga, uwaga, otworzymy teraz ten zegarek. Postaram się go otworzyć tak, żeby Szymon nie widział.
W sensie, że nie, żeby nie widział, że jest otwarty. Ale chcę go pokazać po prostu na odcinku. Oho, oho. Mamy, uwaga, to jest zegarek dziecięcy. Dziecięcy smartwatch. Uwaga, uwaga. Wow. Ten to taki też profeska. Na zdjęciu wygląda na mniejszego. No, naprawdę na zdjęciu wygląda tak ten, ale to jest... Kurczę, wypas, nie będę ściągała z niego etykiety, niech sobie sam go odpali. Patrz, to jest karta SIM. Wchodzi. No nieźle, nieźle. Mamy tutaj też ładowarkę. Tak, mamy białą ładowarkę. O, patrzcie, ten działa, tamten trzeba naładować. O. Dobra, wyłączę mu, niech sobie sam skonfiguruje. Jeszcze świąteczne. Z melodijkami jest. No. Ja wierzę. A ten mój, co sobie wzięłam, jest zegarek sportowy, typowo sportowy. Ja tam go podlinkuję, będziecie mogli sobie go sprawdzić. Z kodem Ranchu 20 tam nawet sobie wyłączę zakupić go. No wyłącz, wyłącz, zapakujemy ja go. Wyłączę. Oj, ja tak jak go włączyłeś pewnie. Pewnie się, że kartasie. Tu go zapakujemy, nie wiem jak to do końca było zapakowane, ale zaraz postaram się go zapakować jak był. I co, o tak on wygląda. Podlinkuję wam te dwa zegareczki. O, tutaj macie, co on ma, wideo. MP3. No ten tu taki wypasiony sobie wybrał zegarek. Ja nie wiem, jak go się wyłączy. No dobra, zaraz to ogarnę, ale na razie jedną ręką to tak ciężko. Wyglądają naprawdę profesjonalnie. Także nie, no wydaje się, że będzie spokój. Ja sobie go załaduję i wam pokażę. W ogóle fajny, bardzo mięciutki... mięciutkie takie tu na rękę ta opaska. Kurczę, muszę go umyć, bo teraz ten klej tu, o, wiecie? Ten klej się tu zebrał, muszę go, o. O, dobra, już nie ma. O, tak lepiej. Dobra, naładuję go i zaraz tutaj dam znać. Także chwilę, na chwilkę wyłączam, mu się trochę podładuje. Dobra, zegarek działa i się ładuje. O, patrzcie, ładuje się. Tutaj ma w ogóle takie fajne na magnes. Ja to tylko przytrzymałam, dosłownie wzięłam to tylko podłożami od razu. Fut, normalnie się przyssało. Także, o, coś tu już włączyłam. Nie wiem czym, o. Patrzcie, mierzy kroki. To jest typowo, ale dobra, niech się naładuje. To jest typowo zegarek sportowy. Także do koni, teraz jak zaczynam w ogóle treningi, w ogóle to będzie w sam raz idealny. Także co? Zobaczę po czasie użytkowania, jak tam będzie w ogóle się spisywał, ale jak na pierwszy rzut oka, to mega polecamy. Wyglądają naprawdę bardzo, tak naprawdę profesjonalnie zrobione. Ładne wykończenia tu w ogóle, o. Także co? Także jeszcze raz pamiętajcie, do końca lutego macie rabat Ranchu 20 na prezent, teraz w ogóle jeszcze przed świętami powinniście zdążyć. I dobra, to co, lecimy z... 20% rabatu. No tak, Ranchu 20% rabatu, a to już jest naprawdę dużo. Na każdej 100 zł to tam macie 20 zł, także jest ten. Dobra, to lecimy dalej z odcinkiem, także do zobaczonka. Uwaga, patrzcie, co robimy. Ty już mówiłeś, czy nie? Mówiłeś, czy nie? Dobra, nieważne, robimy... No tutaj, akcja pas. Pas do lążowania dla Dakoty. Łukasz na nią się przewiesza i jest grzeczna. Co? Łukasz na nią się przewiesza i jest grzeczna. Ja też wsiadłam na nią, jak leżała. Była naprawdę bardzo grzeczna. Mówiąc jej, zaplątywaliśmy niczym pas do lążowania i też było spoko. I teraz chcemy właśnie spróbować z pasem do lążowania. Patrzcie, jej psiapsi, nie? Już tutaj świruje psiapsi. O Boże! O Boże, gdzie jej psiapsi ucieka? O nie! Elcia! O, Łukasz jej pościelił, widzę. No i... a ty to zamykasz? O, kto zamykaj. Nie, z powrotem.
I co, to tylko tak będzie przytknie? Tak, będzie tylko tak. Aha. To powodzenia, wyskoczy. To ja wezmę lepiej małą, bezpiecznie już na ulicy będzie jagoda. Okej. Okay. To będzie bardzo wielki niewypał z tym zamknięciem, Łukasz. Mówiłam ci, miałeś godzinę czasu, Boże Święty. To jest łoś, 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 łoś. No jagody trzeba coś zrobić z nią. Ja tu nie będę jej miała, bo ona zaraz wyskoczy. Ja nie wiem, czy ja przejdę tutaj pod tym. Dobra, chwila, ja wyłączę. Ja pierdzielę, ona już minę takie robi, że koniec jej. No ta kota, ona od razu to i to trzeba jej założyć, bo tak. Ale to po co, wiesz. I po co ją w tego wkurzać niepotrzebnie? No, no, no bo o to chodzi? O to chodzi, ty wiesz co, tak jak mnie wkurza. O kurde, teraz rozmiar kop. Weź ją trzymaj. O Dalunia, patrz, co się dzieje. No dopiero na pierwszym dniu, to ona już się wkurza. Zaś cię ugryzie. Co ty, ona nie będzie od tego brykała, Paulina, przecież to jest Dakota, bez przesady. Ja to nie mam brykać, ma się nauczyć normalnie po prostu. Ja wiem, o, puścić ją? Poczekaj, daj mi. Dopnij i popryk, proszę bardzo. Ja sobie wyjdę. Tak, o te pierwszy raz w pasie. No, uwiąz miała zaciskany i nie było źle. Ona nie wie, co się dzieje. No dobra, ma trochę przypięte. No to idź z nią. No, ale weź to, ten zerwij metkę może, co? Ja zapomniałam zerwać. To co? No idź z nią, no się przejdź. No chyba, że wolisz ją puścić. No to... Ona sama to lepiej się przyzwyczaić. No. Ten pas musi być. Ja idę po ten pas. To idź. Ojejnyś. Dakota nie wie, co się dzieje. Czy miałam flash włączony? O, już nie. I co, to wszystko, Dakota? Ona śpi, nie? Ona teraz będzie z 2 godziny spała. Dakusia, co to masz? Daki? Dakusia? Idź. Serio nic? Jaka jesteś grzeczna dziewczynka. Łukasza najpierw. No Daki. Dawaj, idź tam. Kupa, stres kupa, okej. Okay. Okej, okay, stres kupa. A tu co? Się za zamieszanie zrobiło? Idę działać tu. Co, Dakota, to tyle? Ale jesteś nudna. Idź. Nie myślałam, że coś będzie odwalać, nie? O Boże, psia psi, no. No co masz? Oho, co to jest? Co to jest? Co to jest? Ej, naprawdę myślałam, że coś będzie robić. Chodź, Dakusia, chodź. Dobry konik, super! Grzeczna jesteś dziewczynka, tak. Grzeczna jesteś dziewczynka. Mamy jeszcze pas do tyłka. Dysia, odejdzie. O, dobra, to co, poczekamy, aż Łukasz przyniesie pas. Oho. Czyżby coś ogarnęła, że coś tam jest? Mika, chodź tu, do mnie. No pięknie, idź. Dawaj, Daki. No pięknie, Dakusia chodzi, tak. Lążujemy bez ląży. I co, druga strona, okej. Idź. Łukasz z pasem. Wiesz, jak teraz ładnie biegała sobie? To była ląża bez ląży. No. I co, ty wiesz, jak to zrobić? Ja chcę z dupę przełożyć, ale jak? Ja się boję polecić.
To przełóżę się na razie od góry. No. I co, naciągnąć jej na dupę, zapomnij, ej. No bo to bo, na razie po prostu przewieź jej tutaj. Trzymaj ją, ja przejdę z tyłu. No. O kurde, nie przejdę. To jest za małe. Za blisko, no jak? To trochę rozciągnę. No to weź to na maksa powiększ. Dobry konik, ale bardzo ładnie, naprawdę fajnie. Krystian pilnuje, jak o ty. A tu jej psia psi, nie? W ogóle już świruje. A z tutaj? Bo tu jest szewa. Tu też jest duszewko. A nie, tu jeszcze nie. To to jest, wiesz, to ja wziąłem na candy, to jest trochę mniejsze, nie? Dobra, weź ją, nie mógł ruszyć do przodu. Chodź. No stój taki. Bez ujęcia. Stój. Jajki ty nie ruszam. Dobra, uważaj. No. No dobra, nie. Aha, dobra, puszczamy, żeby się załamało, ja uciekam od niej. To jest bardzo naciągnięte. Ej, ale zobacz. Misio, wyjdź! Ale zobacz, jak ona nie wie, co jest grane. Co jest taki? Chyba Dakota po prostu dorasta, Łukasz. Dobra, wsiadaj. To nie spadnie, kurwa, za nogi? Nie. Nie, to jest takie... Idź. Dobra, ja wsiadam. Trzymaj telefon. Ty chyba jesteś śmieszny. Ona chce to odpiąć. No nie wsiadaj, no tak, kurde. No ty jesteś chyba chory, Łukasz. Ja wale, Łukasz, jego pomysły głupie. Ona na serio już dorasta, co? No bez kitu. No, trzymaj. No bez kitu, no zobaczcie to. Ona się nie nadaje, dawaj Denvera. Ogon, Dakota, ci tam się pląta. Dakota, ale wiesz, że masz zadnie nogi? Ona i tak wie. Daj Dakuś. Hop. Ona ma gdzieś kumasto. Co za konicho. Ja takie nadzieje nie pokładałem. O, Daki. Jaka spokojniutka jest kochana. Kumacie to? Ja. No, nie wierzę. Aha, to tyle. Ciekawie. Tu jest jakiś ziół, więc ja go podniosę. No to bierz jagodę i jedź tam. No, no nie wierzę. Dakusia, praca z tobą popłaciła, widzę. Nie, Niuniuś? Chodź, pokaż się, jesteś, jesteś taki słodziak, tak, taki słodziutek jesteś. Pokaż, co ty masz, pas masz, tak? Masz taki pas? Pokaż się, od przodu się pok... Daj, napompujemy do kotu, uwaga. Fu. Kochana. Chodź. Chodź. No chodź. Dobry, dobra, przełącz. I siup. I idzie. Także pozdrowienia dla wszystkich hejterów Dakoty. No raczej nie hejterów Dakoty, ale o. No i mega. Widzicie to, jaka kochana? Co, ale ja tak się spodziewałam, że... Dakota, kłód? O, 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 o. A, to tyle? Serio, Daki? Dawaj, hap, kłód. Kłód. Kłusik. Kłód, hap. Dobry koń. No, piękny konik. Dobra, konicho, super konicho, dzielny jesteś koń. No jesteś dzielny konik, tak? Super jesteś konik, taki dziubel konik. Dziubel konik taki. Ale trzeba to rozczesać. Au! Trzeba to rozczesać, patrzcie to. Co tu się stanęło? Trzeba to obciąć. Trzeba to obciąć, nie taki? Co to jest?
kazałam Łukaszowi wziąć, rozczesać jej grzywę i patrzcie, gdzie jest szczotka. Na dachu samochodu, widzicie to? Nie rozczesał jej. Cóż to za huk był? Tam słyszeliście to? Wojsko chyba szczela. Mam ogólnie wojsko za jeziorem. I co tam takiś? Chodź. Chodź. O ja. Chodź. Chodź, chodź. Dobry jesteś, koniu. Przepraszam, nie mam smaczków. Myślałam, że mam w kieszeni, ale nie mam nic. Nic nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Drapci, 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 łusko. Dawaj, w uchu wyczyścimy. O! Tak, siła. W ogóle jak ci ładnie, wagasz się. Jak ci ładnie w tym kantarku, na? Na? Dobra, taki chodź, prd. Prd, stój, odepniemy ci ten pas. Z jednej strony. Poluźnie tam. Odepniemy z tej strony, hop. Super! Super jesteś, koniś. Grzeczny koń, co to było? Co to miałaś? Pas, także polecajka pasa do zadka. Możecie go zakupić na GNL z kodem RANCHO. Macie 10% rabatu w sklepie dzieckim GNL, także polecam, polecam. Pas do lążowania również, fajny, mięciutki. To jest rozmiar kopa, zobaczcie, że pasuje na nim. O, jego dosa tam śpi koło Łukasza. Taki, chodź! Idziesz? Patrzcie, tu mam takie drągi poustawiane sobie, tu. Ustawiałem je sobie, żeby na następnym razie na kędy wsiąść, ale póki teraz siodło jej nie pasuje, to co, to na razie, no, nie będę jeździć, tylko ją tu lążuję w sumie. Patrzcie, jak ładnie już wy... Dobra, taki. Kłys? Tak. Dawaj, w tamtą. Drugą. Hop. Ej. Idź. Ej, z kitem u góry biega. Dawaj, dawaj. Idź. Idziesz. Ty, to się nosisz, koniu. Ja nie mogę. Patrzcie, od piętki ten ruch w ogóle. Kurde, trochę w głupim miejscem zatrzymam. Prrt, chodź. Chodź. Chodź tu. No, nie przyjdziesz. Zakuś. Chodź. Daki. No chodź. No chodź. Chodź. Na chusteczkę ją wołam. No chodź. No chodź, zobacz. Wiem, że chcesz. Wiem, że chcesz. No chodź, zobacz. Super, konik. Idę po smaczki, co, bo nie wzięłam do kulin. Ale chodź, podrapciamy cię. Podrapciamy cię. Oj, spadł mi ten pas. Ta kota, musisz kowala mieć, wiesz o tym? Teraz był kowal i robił ile? 5 i teraz kolejne konie. Pięknie ta kusia wygląda, super. Super jesteś, dziewczynka, super. To co, zdejmujemy ten pas, czy jeszcze coś porobimy? Co? Jeszcze coś porobimy? Fajnie, jakbyś jeszcze pobiegała. To wiecie co? Ja tu odłożę ten pas. Ja ją to trochę poruszam. Ląża bez ląży. Tutaj zrobimy jakieś wejście w ogóle. Widzicie, że prowizorka 100%. Żeby się nauczyła po prostu. Już czas najwyższy. Dakota już ma zaraz 3 lata. Dosłownie za ile? 2 miesiące? Za 2-3 miesiące ma 3 lata. Także no, coś musi w końcu robić. Nie, Daki? Chociaż coś, ale widzicie, jak pięknie już chodzi. Super. Chodź, Daki. Przejdziemy się przez drągi. Chodź. Idziemy. Hop. Czekajcie, odwrócę kamerę. Tu, o. Chodź. O, jedzie samochód straszny tam. Nie przestraszy się. Patrz na kota. Hop. Hop. Dobry. Hop. 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 Dobry konik. Nawet się samochodem nie przestraszyłaś. Super. Uwaga, utracam kamerę. O, kupa. Jedzie kolejny samochód. Chodź. No chodź. Chodź.
Chodź. Zobacz, trawkę mam. Zerwę ci trawkę i ci dam, no chodź, idź. Chodź. Tik, tik, tik. No super, Dakuś. Chodź, pr, 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 pr. Chodź, chodź, chodź. Ale mnie zlała. No chodź. Zlała mnie, okej. Okay. W ogóle wiecie, że ja to w ogóle z nim nie pracuję, z Dakotą, w sensie... Ja, wiecie, my mamy tak podzielone konie. Ja mam część koni takich, z którymi ja coś robię i część koni, z którymi Łukasz coś robi. I ja tak naprawdę Dakotę to może drugi raz w życiu tak wzięłam sobie. Tak to teraz Łukasz z nią wszystko robił. Ja, o, ja ostatnio jej założyłam czaprak, uwiąz przez nią tak podpięłam. Nie ma jakby co ciasno zapiętego tego. Także może się schylać. Pokaż się, Dakuś. Pokaż się. No nie, widzicie? Nie jest jakoś ciasno zapięty. Także bez problemu może się schylić. Niech wie, że pas nie jest zły. I krzywdy konikowi nie zrobi. Super, Dakusia. No, czaprak na nim założyłam. To też nie miała problemu z tym. Także naprawdę fajnie. Dakota, zmieniasz się. Tak. Tak gruba dupcia. Na wiosnę w ogóle planujemy ją kryć. Prawdopodobnie Torinem. On tam się chyba naprawdę dogmat nazywa. Pewnie kojarzycie od tej na Instagramie Wigusiowej. Także pozdrawiamy. Bo czekamy na sroga tego jelonka Izabelka. Zobaczymy, co tu zakusi. Dobra, tak oto hap. Pus. Dobry koń. Super. I tak. Idź. Serio. Idź. Hop, hop, hop. Oho, jedzie coś strasznego. Bus jakiś z przyczepką. No jak widać, nie jest jakiś straszny. No to co? Ja ją odpinam. Dobra, taki. Prrr, super. Super konik. Naprawdę jesteś niesamowita. Dawaj, odpinamy cię. Op. Świetnie. Odpinamy konika. O. Pięknie. No, cudownie. I się naprawdę zasłużyła. Idę jej po smaczki. Mamy na tarasie smaczki, także idę jej po smaczki dam, bo była naprawdę bardzo dzielna. Niech, a ty możesz chwilę sobie zostać pojeść. No. Mam pomysł, założymy jeszcze pas. Chodź, prrrt. Eliza, Eliza. Wiecie, że ona się naprawdę nazywa Eliza? Kto wiedział? Piszcie w komentarzach. Ta ma rok i 8 miesięcy. Co to jest? Eliska kochana. Prrt. Stoj. Uj, nie gryź niego. Ej, Elcia. Zabrała mi drugą stronę. Elcia, zostaw to. Zostaw to. Ona to w ogóle, jak siodłaliśmy konie, teraz mi przeszkadzała i położyłam też na nią siodło. I teraz miała w ogóle wywalone. Ona to ogólnie ma mega spoko charakter. Chwilę zapnę. Ej! Zabrała mi znowu. Dawaj. Dawaj mi to. No nie, to w ogóle tak lekko zapniemy. O. Ała! Chciała mi użreć. O, hop. Co masz? Co masz? Mustangu dziki? Ale nie gryź tego. Ej. Dziki Mustangu, halo. Ej, nie gryź. Ty Mustangu. Zapniemy z tej strony. Ale jest o dziurkę szczuplejsza od Dakoty. Jak ona tak luźna. Chociaż Dakota była troszeczkę ciaśniej. Ona to w ogóle jest luźna. Elciks. Halo. Co to za koń w ogóle? Halo, powinnaś brykać, co? Świrować. Nie żartuję. Okej, ona ma laga. Co się dzieje? I co? Masz pas założony, tak? Ale ty masz dupę wysoko. Jezus Maria. W kłębie ma 1,61 m, a w tyłku ja nie wiem. No jak pięknie, Elcik. No pasuje ci, no. Ale ona, Jezus. Już się nie mogę jej doczekać. Naprawdę. Nie? Eliza? Eliska kochana. Patrzcie, ile białej włosów ona ma. O, ma, o, patrzcie. Fajne. Tutaj jej odrasta, więc ja po prostu to obetnę tak trochę jeszcze jej odrośnie i na wiosnę i obetnę do takiego krótkiego grzybka i wtedy równo. Co ja ci z grzywką zrobiłam? Babo,
Ej, co ja ci zrobiłam z grzywką? Co? Nie gryź mi pasa, zostaw go. O, jak luźno. Niech sobie będzie. No. O. Teraz wyglądasz koszulawo. A Dakusia sobie tam wcina. Co to jest? Oplutł cię wąż. Elcia, wąż cię oplutł, co? Ej, ty też musisz iść do kowala. Eliza, chodź tu. Pogaś się. Boże, Elcia. Zaraz 2 latka będziesz miała. W kwietniu ona ma 15-25 kwiecień, jak wiem, że ona jest albo 5 dni przed, albo 5 dni po mnie. Nie? Kwietniowcu, ty baranku. Jesteś barankiem? Jesteś barankiem czy bykiem, co? Jup. Uszy jak świnka. O, hap. W ogóle wiecie co? Elcia zaczęła ustawiać wiewiórę. Normalnie ją tak po prostu no, się uwzięła na nią. Wiecie, Elcia naprawdę już jest duża i ona zaczyna rządzić w stadzie. Ostatnio się czepnęły z Candy, pokopała Candy. Oczywiście Candy wygrała, nie dała za wygraną, ale sam fakt. Patrzcie, bez tego to bryka. Bez pasa. No i dzisiaj rano, no to normalnie tak ganiała wiewiórę, że wiewióra chwilę zakulała. Tam kilka osób zwróciło na to uwagę na story, ale poprzeganialiśmy ją i jest okej. Okay. Nie wiewiór, ale ty masz tak gruby brzuch. Patrzcie to. Wiewióra za ile rodzi? No nie wiem, bodajże za 5 miesięcy chyba? Ale patrzcie, jaki ma ogromny brzuch. A tu Elcia cały czas męczy się z pasem. No albo może po prostu się ześlizgnęła, bo tutaj widzicie, jakie jest, jest dosyć ślisko. Także o. A tu mają stół. Tak. No. Co, Elcik? Chodź. Pogonisz znowu wiewiórę, czy nie? Pogonisz wiewiórę? Aha. Już. Patrzcie to. Rozumiecie, to dorosła klacz poddała się źrywaczkowi, tak naprawdę. O nie, mogę, ty jesteś gruba. Patrz, i pójdzie ją wygonić. A! Daki, kto tam świruje? Kto tam świruje? Dawaj, biegamy! Misio, chodź tu! Misio! O! Misio, uciekaj! Nie skacz tylko. O, jechał bus. Musicie iść do siebie w końcu, co? Bo to są takie psiapsi kochane. Teraz ta ma pas, no. Że one to bez siebie normalnie żyć nie mogą pójść. I odpinam go i zabieram. O, pięknie. Se poradziły dziewczynki. A ty co? Chcesz na głowie mieć ten pas? No dobra. O. Tak? Tak będzie? Tak lepiej, tak? Tak jest lepiej? Tak jest lepiej, no dobra. To zabieramy go. Super! Nie no dobra, progres zrobiła ta kota niesamowity. Nie sądzicie? Piszcie w komentarzach, czy jesteście w szoku, czy nie. I oczywiście, uwaga, uwaga, zapraszamy do dalszej subskrypcji i oczekiwania na dalsze postępy Dakusi, bo już niedługo Dakusia przyjmie jeźdźca. Chociaż w sumie ukosz się... No nim już opierał i wsiadał. W sensie wiecie, przewieszał się i była na serio mega grzeczna, także. Także o. Także to tyle. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I do następnego, papatki. Patrzcie to. Film się zakończył, a ta kota dopiero ma odpały. Ona nie lubi publiczności po prostu. Co tam, Dako? Co tam, Dako? Co tam? Co tam, Dako? Co? Byś chciała już tu przyjść, tak? Dawaj. Dalej, Dakuś. Dalej, hop. Ja pierdzie. No co? Co, Dakota? Same ci tam źle, tak? Daj. O kurde, Dakuś. O ja. To jest ale dzik. Paulina, uważaj!
Ja pierdziu. Serio, Dakota? To jest ale killer. Paulina! Uważaj, bo ona chce to przeskoczyć. Aha, no dobra. Ona... Ej, kurier przyjechał, to jedź do niego. To jest ale dzik. Ej, ja ją wezmę, zgarnę, bo jej odwala. Ona tam będzie chciała przeskoczyć. Dakuś. Idę tam. Ty dzikusie, ty. Ej. Tyziu, Mika, z powrotem. Dziki dzik. Paulina, przeprowadzić ją już? Dobra. Chodź, Dakusia, dobra, no to co? To pa. Drugie pa, bo Paulina mówiła, że tu już kończyła odcinek, ale mówię, nie, no muszę to nagrać, jaka Dakusia jest kochana. O kurde, co ty robisz, Kowito? Daj. Tu nie, tu nie, tu nie. Mika! Dysio! Nie wolno. Dakota, co ty odwalasz? Prut. Dakot, z powrotem. Dalej. Dalej. Mika, nie! Odejdź, Mika. Dakota! Dalej. Dobra, to co, kończymy, nie? Dobra, Dakuś, już, spokój. Jejnyś. Skiller, ej. Chodź. Dawaj. Co? Co zrobić? He? Co, Mikę? No, a co ja ci poradzę? Chodź. Idziemy. Stój. Dakota. Dobra, już starczy, Dakuś, chodź. Popisałaś się już. Dobra, lecimy dalej, chodź. Ja! Dawaj, dawaj! I Dakuś! Mówię, nie smajne, dalej, Dakuś! Dobra, już się nabiegałaś, to idziemy, chodź, starczy, chodź. Dakuś, chodź. Łudziu! Dobra, stój. Dobry koń, tak. Dobry koń. No dobra, kończymy, pa, bo muszę mieć wolną rękę, żeby tego dzika odprowadzić. No to pa, be, elo.